No więc właściwie to ognisko, jedno czy drugie, ono powstało bardzo tak spontanicznie, można powiedzieć, że nie było jakichś planów. A można by powiedzieć, że tak jak niedawno w pewnej grupie to opowiadałem i tak sobie uprzytomniłem, że w tym ognisku nie spełniły się moje plany, tylko powstało coś zupełnie innego, czego nie przeczuwałem. Bo na początku to właśnie głównie miała to być taka baza wakacyjna dla dzieci i dla młodzieży. Gdy chodzi o zabudowę nawet, to na początku myśleliśmy o budowie z gliny takich domów. Później ktoś nam zaproponował jakiś domek. No i ten domek przenieśliśmy. Później ktoś nam opowiedział, że będzie do pozyskania kaplica, tymczasowa kaplica z Ostrołęki przy parafii świętego Franciszka. I kiedy tam wybudowano kościół, to właśnie tę kaplicę tymczasową nam przekazano. Podobnie otrzymaliśmy taką plebanię drewnianą, stuletnią. Część tej plebanii stuletnia, a część z czasów II wojny światowej. Drewniana plebania z Jasienicy koło Ostrowi Mazowieckiej. Też ją tutaj przynieśliśmy. Także właściwie wszystko tutaj to jest poprzenoszone. No więc ta pierwsza grupa ludzi to jest przede wszystkim właśnie ci, którzy przybywają maturować z różnych stron, nieraz kilka kilometrów, nieraz kilkanaście, a nieraz właśnie tak jak powiedziałem 30, a nieraz właśnie 40 kilometrów. A inni ludzie no to są też ci, co przybywają często na mszę świętą. Następnie przybywają do spowiedzi no i szukają też pomocy, rozmowy. Inna kategoria ludzi to są ci, którzy przybywają na rekolekcje. I w tych latach tutaj odbyło się bardzo wiele rekolekcji. Te rekolekcje właściwie są przez cały rok. A teraz przyszła taka forma, że właściwie, tak jak przed chwilą powiedziałem, odbywają się nieustanne rekolekcje, bo mamy tutaj rytm modlitwy, nauk, adoracja. Także właściwie to są takie nieustanne rekolekcje, w które się można włączyć, kiedy kto przyjedzie. Chodzi o tą grupę, która tutaj posługuje, pełni taką diakonię dla tego ogniska, to rozpoczynamy częścią różańca świętego o godzinie 7 rano, później jest śniadanie, później są obowiązki, o godzinie 12 Anioł Pański, po tej modlitwie Anioł Pański jest od pewnego czasu też wspólne czytanie Pisma Świętego.
O godzinie 13 obiad, o godzinie 15 godzina miłosierdzia, więc koronka do miłosierdzia Bożego, ale rozciągnięta na prawie na całą godzinę do 16. I w tej godzinie jest właśnie wspólna adoracja. O godzinie 18 jest różaniec, o 18.30 Eucharystia zawsze z nauką, można powiedzieć rekolekcyjną. Później jest też często modlitwa o uzdrowienie ducha, duszy i ciała. Kolacja o 21.00, apel jasnogórski. To jest taki rytm aktów wspólnych, do których mogą się włączyć wszyscy ludzie, którzy właśnie przybywają. A oprócz tego jest właśnie adoracja w ciszy, indywidualna, wspólne, indywidualne czytanie Pisma Świętego. No i oczywiście obowiązki, praca, bo ten ośrodek, to ognisko Bożego Pokoju, no, wymaga też właśnie troski. Pan Jezus powiedział takie słowa: przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. I to jest właśnie, to jest też taki fundament duchowy naszego ogniska Bożego Pokoju, że najważniejsze właśnie w ognisku jest ten ogień. Tak, no więc tutaj też to wszystko się tak rodziło bez jakiegoś wcześniejszego przewidywania, planów, bo kiedy przewoziliśmy dzieci z Łodzi i pod namioty, pewnego razu jedno małżeństwo spod Warszawy przyjechało takim busem. No i więc akurat jedliśmy obiad. No i wszyscy dzieci się zgromadziły przy tym busie, a ci państwo, którzy przyjechali, otworzyli z tyłu właśnie drzwi tego busa i zaczęli do tyłu wycofywać krowę. No więc wydarzenie było wielkie. Opowiadali, jak tą krowę właśnie wieźli. Ta krowa właśnie była w tym busie. Głowę miała między dwoma paniami, a mąż jednej z tej pani prowadził. No i ta krowa spokojnie tak tutaj przyjechała, tylko na światłach czerwonych podobno ryczała. No i zaczęła się opieka nad tą krową. Dzieci zaczęły ją paść, doić. Niektóre się nawet bardzo ładnie nauczyły, jak się doić tę krowę. Później taki pan, który się świętej pamięci nie żyje, młody człowiek, namówił mnie, żeby kupić pierwsze takie poważne narzędzie, jakim była piła motorowa. No i zaczęto budować taką na razie prowizoryczną między drzewami oborkę dla tej krowy. Ci chłopcy wtedy bardzo garnęli się, bardzo lubili właśnie tam działać z młotkami, gwoździami, z tą piłą. No i tak się to wszystko zaczęło. Później ktoś nam kupił też konia i przywieźli konia spod Skierniewic. No, później kury, króliki i tak dalej. W początkach chodziliśmy tutaj po piachu, ale znaleźli się dobrzy ludzie, którzy nam właśnie tutaj ułożyli kostkę, zafundowali tę kostkę. No, to były konieczne też. Mieliśmy takie plany, żeby to wszystko było takie proste, zwyczajne, prawdziwe, ubogie, że właśnie w tym świecie dzisiaj pędzącym, takim zapatrzonym w takie luksusy, no ale okazało się, że te pewne takie podstawowe rzeczy są bardzo potrzebne, żeby utrzymać czystość w pomieszczeniach, żeby przez cały rok można było to właśnie jakoś tak dobrze wykorzystywać. No to było też ważne ze względów takich wychowawczych, gdy chodzi o dzieci,
żeby uczyć je pracowitości, czystości, dbałości, troski. No, dzieci, ja często tym dzieciom mówiłem, że kiedy dorosną, mogą właśnie też tak życie dobrze przeżywać, żeby sobie też kupić kawałek ziemi, wybudować swój domek. A były to dzieci, które nieraz miały bardzo trudne warunki życiowe, więc one tego słuchały z taką wielką uwagą. Wydawało im się to nieprawdopodobne, ale kiedy widziały, że to wszystko tak rośnie, no to mam nadzieję, że wiele z nich zapamiętało, że człowiek, kiedy właściwie żyje, kiedy właśnie jest, ma życie, prowadzi życie piękne, dobre, ułożone, jest pracowity, to, że może to życie swoje rzeczywiście poprowadzić w dobrym kierunku. Tak, przyjmując obraz tego ogniska, to można sobie tak wyobrazić te drewienka poukładane, tworzące to ognisko. Bez ognia one nic nie znaczą. Dopiero kiedy właśnie płoną, kiedy jest ten ogień, to ognisko daje ciepło, daje światło. No i przy ognisku ludzie też tak gromadzą się. Od ogniska można zapalić kolejne też ogniska. No i na razie mamy te dwa ogniska w Łodzi i tutaj. Tam ta adoracja Najświętszego Sakramentu jest od nocy z 7 na 8 września 2005 roku. No i przewinęło się bardzo dużo ludzi. I są też różne świadectwa. Tam w Łodzi mi też ktoś opowiadał właśnie o takim zdarzeniu, że pewne małżeństwo przeżywało kryzys. No i pewnego dnia mieli mieć rozprawę sądową i ktoś ich zachęcił, żeby jeszcze poszli na adorację. No i przyszli na adorację nocną. No i już następnego dnia nie poszli na rozprawę. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a was pokrzepię. I dzisiaj, kiedy człowiek często doświadcza tych słabości duchowych przede wszystkim, no to spełniają się dla niego te słowa, kiedy przychodzi. Właściwie nie trzeba z naszej strony jakiegoś wielkiego wysiłku. Właśnie głównie to przyjście, a Jezus resztę on czyni, spełnia swoją obietnicę. Wiara to jest uwierzenie i doświadczenie tego, że Jezus wypełnia swoje obietnice.